Nordlip 2016, w podróży jesteśmy już gdzieś tak z godzinkę, przejechaliśmy może za 80 km, bus jest wypakowany po brzegi i wylądujemy dziś w Warszawie. Cześć Maciek, co tam u Ciebie słychać na Litwie? No siemanko, siemanko, no wszystko spoko. Jak tam ładna pogoda? Tak, dobrze pogoda. No, dobrze, to nie znaczy pada? Troszkę zachmurzone, nie pada, ale zachmurzone troszkę jest niebo, ale ogólnie jest okej. A jak się jechało? Jechało się długo, ale do celu dotarliśmy. A co to taki głośnik masz? Nie, bo wiesz, wszystko spoko jest, ale... A poza tym przerywa na łączach. No dobra, i tak dalej, i tak dalej. Żeby dużo pieniążków nie zjadł, to chyba... No dobra, to na razie, trzymaj się. No buziaczki, pa. Zakopał. Wiedzę mam wątłą. Czy to brom, czy to brom, czy to brom, czy to brom, brom. I rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to brom, czy to brom, czy to brom, czy to brom, brom. Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to brom, czy to brom, czy to brom, czy to brom, brom. Brak odpowiedzi na moje konto. Czy to brom, czy to brom, czy to brom, czy to brom, brom. Jemy renifera. Dobre. Smakuje chcenie wołowiny. No tak to bywa w życiu. To pass along your doubt.
godzina 12 w nocy, a niebo mamy takie. Jest całkiem jasne. Staliśmy właśnie pod wioską Świętego Mikołaja. Jest wyjątkowo ładna pogoda, jest wyjątkowo ciepło. Gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie trafiają listy do Świętego Mikołaja, to trafiają one tutaj. Każdy kraj ma swoją półeczkę. Polska jest trzecia pod względem ilości listów i tu jest jej półeczka. Sierpnia i mamy 9 stopni, a Maciek jest ubrany tak. Jest 11 sierpnia, mamy godzinę 2 w nocy, jest bardzo jasno. I na dworze jest 1,5 stopnia, powyżej zera. Jesteśmy kilometr od Nordkap. Temperatura powietrza 9,5 stopnia. Odczuwalna jaka? Odczuwalna koło minus 5, ale będzie zimno. Nowoczesna metoda mocowania namiotu. To są śledzie skandynawskie. Tak zwane asfaltowe. Śledzie asfaltowe. Dzisiaj śpimy w namiocie. A tutaj mamy naszą kolację, obiadę kolację. Jest on kilometr 200 metrów bliżej miejsca, w którym obecnie. Maciek, jak się czujesz? Rewelacja, tylko poszedł spać tutaj. A tu jeszcze 6 km do domu. 8 do samochodu, ale fajnie, bo głównie pod górkę chyba będzie. Także jest okej. Okay. Sierpień. Dzisiaj śpimy na ślizgawce pod opuszczonym kościołem w namiocie. Nie, już nie chcę. Nie chcę, ale chcę.
Cześć mamo, wszystko w porządku u nas. No, pozdrawiamy wszyscy. Pa, pa. Ciężko uwierzyć, że dzisiaj w nocy było tylko minus 2 stopnie poniżej zera. Wreszcie ciepło! Świata w skokach narciarskich. Jesteśmy w Lillehammer. Jest z nami Adam Małysz. Witam Państwa. Specjalnie na ten zapuścił wąsa. Zaraz będzie skakał. Oto jest skocznia. Myślimy, że jak zawsze dobrze mu pójdzie. Adaś, przyszykuj się. Chyba leci. Czekam. Dobra. I poszedł. Maciek szuka kasztanów. Jesteśmy już tak głodni i tak biedni, że nie stać nas na jedzenie. O, Maciek właśnie znalazł porcję dla siebie. Nie, bo same niedobre rzeczy dzisiaj. Słuchajcie, nie wszystko robimy tak, jak na tym filmiku wygląda. Jakbyście chcieli jakieś porady a propos podróżowania tak dokładniej, to możecie się odezwać do nas na Facebooku. Ride your love where you are. Just know wherever you go, you can always come home. Jesteśmy w Kopenhadze. Przed nami jest pomnik mojej syrenki z Kopenhagi. Najsłynniejszy pomnik w Danii. Chciałem jeszcze pozdrowić mamę, powiedzieć, że myję się i jem tak, żeby nie było. Jesteśmy w szwedzkiej Ikei, właśnie rozpoczynamy kontest jedzenia hot dogów. Chodzi o ilość. You can't.
telescope, you can see that your home's inside of you. Stoimy w bardzo długim korku. Na szczęście nie tracimy paliwa. Ze względu na to, że mamy dwa kucyki pociągowe.